Cześć. Za nami prawdziwe Partidazo, które kolejny raz pokazało siłę klubowej Hiszpanii. Barsa po nieprawdopodobnym spotkaniu ograła Sevillę w Superpucharze Europy. Mecz bardzo dokładnie analizowany będzie, a może już został, przez sporo tęższe ode mnie głowy, dlatego z mojej strony kilka luźnych przemyśleń dotyczących tej konfrontacji. Na sam początek wspomnę, że postawa Sevilli bardzo mocno ugruntowała pozycję Andaluzyjczyków jako mojego drugiego ulubionego klubu w Hiszpanii. Bardzo trudno jest nie lubić tego, co grają podopieczni Emerego. Nie mogę się doczekać tego, jak będzie wyglądała ich gra w najmocniejszym składzie, w tym z Beto na ławce. Oby się nie obsrali w Lidze Mistrzów. Nigdy nie ukrywałem, że jestem sporym entuzjastą konoplianki. To tylko jeden występ, w którym wszedł z ławki na podmęczonego rywala, ale za to rywalem nie było Getafe czy Rayo, a Barsa. Nawet jeżeli Ukraińca w barwach Sevilli widziałem raptem kilkadziesiąt minut, to i tak wygląda to w ten sposób, jakby miał wpasować się do tej ekipy bardzo dobrze. Jaram się, innymi słowy, bo facet jest stworzony do La Liga. W swojej ekscytacji zachowują jednak umiar, bo z ludźmi ze wschodu Europy w Hiszpanii różnie bywa. Fajny materiał poglądowy w kontekście naszej kadry dostał Nawałka. Krychowiak w roli środkowego obrońcy w konfrontacji z najlepszymi z najlepszych wypadł na pewno nie rewelacyjnie, ale był znośny. Czy to oznacza, że mamy rozwiązanie na wykartkowanego lub kontuzjowanego Glika czy Szukałę? Nie. To nawet znowu nie chodzi o to, że to był raptem jeden mecz. Bardziej bolą mnie zęby od samego myślenia, kto mógłby Grześka zastąpić w drugiej linii. Sędzia. Jakby na ten mecz nie spojrzeć, to sędzia sprzyjał ekipie z Andaluzji. Zdecydowanie więcej istotnych pomyłek zaliczył na korzyść drużyny, która nie była faworytem tej konfrontacji. No i bardzo dobrze. Widowisko tylko zyskało na tym, że arbiter poszedł z duchem gry. Ciężko cokolwiek odkrywczego powiedzieć o Barcelonie, która zagrała koncertową pierwszą połowę i koncertowo zawaliła drugą. Messi zagrał swoje, nawet jeżeli nieco przygasł po przerwie, pozostawiając jeszcze mniej wątpliwości odnośnie tego, kto zdobędzie złotą piłkę. Żeby być w stanie realnie zagrozić Argentyńczykowi, Ronaldo musiałby chyba wynaleźć lek na raka, a i to prawdopodobnie niewiele by dało. Lucho, pomijając rzecz jasna Pedrito, zupełnie nie trafił ze zmianami. Bardzo brakowało kogoś, kto uporządkowałby grę. Brakowało Xaviego. Patrząc na jakość gry Azulgrany, już nie mogę się doczekać spotkania Superpuchar Hiszpanii. Barsa jest w formie, widowisko będzie na poziomie, a Bilbao, nawet jeżeli sportowo nie jest na poziomie Sevilli, gwarantuje zaciętą walkę, co powinno dać emocjonujące starcie. Trzymam kciuki za Basków. Swoją drogą, Sevilla powinna chyba mieć pretensje do Manchesteru o opieszałość w dopinaniu transferu pewnego Kanaryjczyka. Gdyby nie to, to kto wie, jak to wszystko by się potoczyło. Ostatnia rzecz, jaka przychodzi mi do głowy w kontekście potyczki w Tbilisi, jest Leszek Ołłoski. Nie miałem okazji nigdy się wypowiadać na temat działalności dziennikarza piłki nożnej. Bardzo lubię transmisję z jego udziałem. Facet w fajny sposób operuje polszczyzną, bije od niego obycie z hiszpańską piłką, a jego wada wymowy, jeśli tylko się do niej przyzwyczaić, z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu dodaje mu tylko komentatorskiego uroku. Dodatkowo, jeżeli trzeba, nie boi się czasem nieco złośliwych docinków w stosunku do piłkarzy, trenerów. Nigdy w wymuszony sposób. Ani trochę nie przeszkadza mi też jego sympatia do Barcelony. No i to tyle. Może nieco krótko, ale obejrzenie tego meczu wyraża więcej niż 1000 słów. Polecam ogarnąć powtórkę. Co najlepiej zapamiętacie z tej konfrontacji? Zgadzacie się z tym, co powiedziałem? Jak widzicie zbliżający się sezon ligowy w wykonaniu Sevilli? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć!